Witam, to jest materiał do Sound Case. Mamy After Effect. Jak coś, to można go zakupić, ewentualnie subskrybować na stronie Adobe'ego. Można całe pakiety, ewentualnie pojedyncze elementy Adobe'ego. W tym przypadku mam Adobe After Effect. Dzisiaj pokażę, co udało mi się zrozumieć w programie TrapCode. Tu mamy 3D, to później pokażę. Chodzi o Sound Case'a. Sound Case'a, coś w tym stylu. Mamy muzyczkę, ale zacznijmy od początku. New Project, ten to, dziękuję. Nowy kompozyt. After. Ok, tak sobie. Preset ustawię jak według monitora. 50 klatek na sekundę. Color backgroundu czarny. Zawsze możemy sobie zmienić, ale na tym potrzeby weźmy czarny. Robimy OK. Panel. Że powstał kompozyt. Mamy tutaj wszystko. Potrzebujemy teraz element solid. Solid to jest takie miejsce, gdzie tak naprawdę większość tworzymy i później możemy manipulować. Zróbmy sound K. Tutaj zrobi na białym polu, ale tym się nie przejmujemy, ponieważ to i tak nam się zmieni. I zróbmy OK. Mamy białe pole. Efekt. Możemy ustawiać różne pozycje na monitorze, co po kolei. Interesuje nas sound. Sound case. Teraz potrzebujemy wrócić do projektu, importować jakiś plik. Zrobimy coś w stylu Acroderon Low Deep House No Copyright Music. Postępne. Przerzucamy nasz panel. I teraz mamy tak, nic nie widać, tak, ponieważ musimy powrócić do efekty kontrolne. Poczekajcie, widzicie, zawsze zapominam. Sound case, o, ok. I co? Zróbmy jeszcze mały myk. Tak. Audio layer. W tym przypadku szukamy muzyczki. Jest, pokazała się. Tu mamy typy. Maski poszukujemy, czy nie? Ale my nie. Tu mamy mix. Czy tylko z lewego, prawego, czy z różnych, tak? Wyłączę już to. No i dobra. Kanały mamy ustalone. Zobaczmy, działa? Działa. No dobrze. Spectrum adjustment. Skala. Skalę mamy w ten sposób. Zależy, jak nam wysoko będzie chodził. Ale w tej chwili na razie nie będziemy sobie tego ustawiać, ponieważ może nam się... To jest jak wielkość skali. Q. Ona zaokrągla, żeby nie było takich szczytów, nie? Tak jak tu było, że różnią się, bo trochę skalę wyzerowałem, o, możemy takie, tak,
ten miejsc zawsze mi komputer coś. No i nam chodzi. Jeszcze tylko sprawdzę jedno. Czy minę? No dobrze. Stuka. Stuka. Dobrze. Subbasy, basy, średnie, wysokie. To są skale. Teraz color map. Tu będziemy ustalać. Czerwony, żółty. Możemy to zmieniać jak chcemy. Możemy dodawać, możemy odejmować. Tu jest color ramp. Tutaj, gdzie zaczyna się, jak przechodzi i gdzie się kończy, tak? Ponieważ możemy zrobić coś w tym stylu. Możemy sobie przestawiać. Gradient może być horyzontalny lub wertykalny, tak? Horyzontalny. Horyzont, jak widzimy, nie? A wertykalny dół, góra. Dobrze. Quantize. Tak naprawdę robi nam to prostokąty, kwadraty, w zależności jak sobie ustalimy. Teraz ilość. Mamy taki sposób. Możemy mieć tak albo wyzerowane, więc. No i podstawa pewnych działań. Typy. W tej chwili skupimy się w ogóle, żeby mamy range, zakres pierwszy. To są tak naprawdę super bass i bass. Poniżej mamy średnie i range 3, zakres trzeci. Zakres trzeci. O, tu jest. Wtedy nam każdy zakres ma tutaj. I teraz wyłączę na razie te wszystkie dwa. Zostawię. Zakres pierwszy. Range 1, narożnik pierwszy. Mamy to. I poszukajmy jakiś tam wysoki bas. O, mamy tu bas. Summa summarum. Później możemy sobie tam obniżyć ten bas, wiecie, ale on wpływa tam, powiedzmy, na inne rzeczy. No niech zostanie tak. Zaznaczę sobie bas. Mogę jedno albo dwa, to już on wtedy tam sobie, no. Wiecie, jest cała skala. Możemy tak zrobić, że dopiero będzie skakał gdzieś na poziomie. Tu, powiedzmy, nie musi być od dołu. Wszyscy mają czerwone gdzieś. I w ten sposób możemy, tak, przeskalowuje. No i mamy w ten sposób. To są basy. Fallout. Expose. On będzie inaczej spadał wtedy. Bas. On jest taki wtedy łukiem. Uderza i ju. To widać przy wolniejszej muzyce. Tu jest od 0 do 100. Output, mix, minimum, maksimum. Więc skalę mamy od 0 do 100 wyświetla. Tak, możemy to zmieniać. Mamy jeden, tylko aby dodawał albo coś tam. Ok. Możemy coś jeszcze w ten styl zrobić. Więc jakby on skalę, wyjście z całości. Ok. I tak samo możemy wszystkie ustawić gdzieś. Range tu. Zobaczmy, jak tam range, gdzie chodził. Wysoko. Przez całą kawałek. Chyba na początku miał coś. No powiedzmy, że tutaj sobie będzie biegał. Możemy tak, że będzie w taki sposób.
Powiedzmy. I range 3. No ma tutaj w tym momencie niedużo do powiedzenia, ale możemy tak sobie ustawić. Ale żeby nie było durno od początku. O, że chodzi sobie tam tak delikatnie. W ten sposób gdzieś tam sobie chodzi. I teraz mamy zrobione. Tutaj sobie tam no 100. I tutaj sobie dam też na 100, żeby na wyjściu było widać. No to byśmy mieli coś takiego. Powiedzmy, że jeszcze możemy tak. Komponenty mam graficzny. Możemy tak wyłączyć już to. Spektrum nam pozostaje. Chociaż możemy mieć te klucze i inne rzeczy podłączyć, tak? Select range wyłączamy. Wyjście też. Color map powiedzmy możemy zostawić. No i dobra. I co? Róbmy ape. No i coś takiego mamy. Możemy zawsze się tutaj gdzieś popatrzeć. I teraz widzicie, w zależności w którym miejscu jest. Output, patrzcie, jak chodzi, tak? Możemy to zobaczyć. Transformacja. Efekty mamy tutaj, tak? Powiedzmy, że mamy opacity, tak? Opacity. Naciśnijmy Alt i Opacity. O, jeszcze raz. Opacity. O. Może zrobimy jakąś wariację, jak to mówią specjaliści. Na przykład na range'u 1. I gdzie mieliśmy Opacity? Chciałbym wam pokazać coś. Żeby mi tylko to wyszło. Opacity. Mamy to. Gdzie jest ten auto? No, 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 dawaj, no. O, aleluja. Range 1. Output mix. Jest tu. Mamy. O, i coś takiego mamy, widzicie? O to chodziło w tych w case'ach. Te... No, ale podłączyłem opacity do tylko basów, tak? Kiedy basy mi się skończyły, to wtedy on zanika. Dobra, ich przeliczy. Mamy tak, output 1. I teraz jak my tam skalę ustaliliśmy. Jak basy uderzyły mocno, tak? O, tu basy. O, basy mamy, widzicie? Subbas i bas. Dobra. E...
opacity. Możemy jeszcze opacity podłączyć do range tu, żebyśmy wiedzieli też. OK. Range tu jest. I opacity. OK. O, widzicie? Mamy tak. Więc możecie sobie robić, jak wam tam się podoba. Kolory można ustawić, tak, sobie. Więc można ustawiać na różnych poziomach, tak. Zaraz powinien baz wejść. Tak mniej więcej mamy. Jeszcze możemy wymyśleć inną rzecz. Powiedzmy, zamkniemy efekty specjalne. To, co wcześniej miałem włączone, ale to 3D. 3D. Stroke. A, przepraszam. Jeszcze jedno zrobię. Zrobimy nowy solid. Tak, żeby nam new solid. Tak, żeby nam. OK. OK. Mamy nowy solid i zróbmy go na 3D. OK. Solid mamy. Preset jakiegoś. Base Cycle. Mamy Base Cycle. Może jakiś kolor, powiedzmy. Zróbmy taki. Taki neonowy. Da rady mi przesunąć się to? No dobra, niech tak będzie. Ba. Ok, mamy solid. I co? Na razie? Coś jeszcze chcemy sobie zmienić? Może pogrubić. Albo pomniejszyć. Możemy repeata jeszcze może dołożyć, co? No dobra. No i szukamy dalej case. Może na niskie przejdziemy. Będzie fajniej. Sound case. Transform. A, widzicie, sobie wyłączyłem. Ale tu potrzebny range. Dziękuję. Zostawię free. Free. Mam range free output. Tak? Dobra, zaraz tak technicznie sobie podniesiemy tu, żebym otworzył solida. Efekt 3D. I co? Opacity. Opacity range free. Możemy też opacity. Solida, tu gdzieś był ten. Jest opacity. Jest. No, okay. Opacity range free. Jeszcze trochę do góry. Ok. Jest. Opacity. 100% i podłączymy go do tego. Teraz to na szybciej chorobie, wiecie, zawsze to zabawa jest. O, i może coś takiego, może. No teraz już komputer mi siada, ale może zmniejszymy. Oblicza. Hi, dobry jest. Xeon i trzeba dwa Xeony zainstalować. Dum, 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 dum.
No i jak dopiero wysokie mi wejdą, to powinno mrygać, nie? Więc możemy tak se stworzyć na przykład jakieś, nie wiem, drzewo, budynek i w zależności od basów. Spróbuję może w przyszłości. Trochę tutaj podkręcę. O, tutaj bach, bach, bach. No ale basic. Możemy zrobić coś w tym stylu basic square. Tak, mamy kwadraty. Więc możemy do tych kluczy podłączać różne obiekty. Możemy swoje podzrobić. Basic star. O, proszę. Dla gwiazdy. A może niebieski kolor. Zawsze będzie nawiązany do tych, powiedzmy, trzu. Ok. Coś w tym stylu. Ok. Chciałem wam podziękować. Może komuś pokazać. Na mojej stronie jest też szczegółowy opis, jak sobie tutaj te zniesienia poprawić. Ja tylko wstępnie pozwoliłem sobie na powyłączam, żeby było wiadomo. Podsumowując, tworzymy kompozyt, do tego dokładamy solid, później w MP3, tak, w MP3 kompozyt FTCase. OK, w MP3, a zobaczymy jeszcze tak ciekawość, import, multiplay file, fly, co mamy tu, za pliki MPG, MP3, różne, obiekty możemy, proszę, ale object to jest wszystkie blendery, sketchupy, programy do tworzenia 3D, nawet ten Cinema 4D. Ja JPEGi, można też zrobić skrypty, TIFFy, WiFi. No ok, jest sporo. Ok, no dobra. To dobrego, pozdrawiam i dziękuję.